To co tam, Kuba? Kiedy legalizacja? Powiem ci szczerze, że parę lat temu to myślałem, że to 2 tygodnie, że za 2 tygodnie. A kiedy to było? No, począwszy od prohibicji, czyli 2000. A ty masz ile lat? 38. O kurwa. Znaczy żartuję. Co dużo? Młodzik wyglądasz dużo. No nie, bo jaram zioło. Jaram zioło i się niezdrowo odżywiam. Okej. Okay. Aczkolwiek no, generalnie rodzinnie też tak jest. Wiesz, męska strona mojej rodziny młodo wygląda. Mieliśmy przed chwilą rozmowę o genetyce trochę. Tak, tak. I pochodzeniu. No i kiedy ten legal? Bo mówisz, że kiedyś myślałeś za 2 tygodnie. Tak, to jest realnie? Takie, wiesz, głupkowate pytanie, tylko to jest najczęstsze pytanie, które dostaję też pod filmami. Mops, kiedy legalizacja? Jak... Wiesz, ludzie myślą, że my wiemy dużo więcej niż oni. No, niestety tak, tak nie jest, ponieważ nie siedzimy przy sterach władzy i niestety też nie do końca wiemy. Oczywiście, oczywiście jakieś tam pojęcie na ten temat mamy. Legalizacja nie nastąpi za szybko, ponieważ naród na chwilę obecną woli wybierać tych, którzy mają to głęboko gdzieś, a jeżeli nie mają tego głęboko gdzieś, to są mocno temu przeciwni. Więc... Nie za szybko? Więc nie za szybko, czyli myślę jakieś 10 lat. No. Jakieś 10 lat jako jeden z ostatnich krajów w Europie będziemy legalizować. Tak mi się wydaje, aczkolwiek ja zawsze jestem znany z tego, że jestem pesymistą. Troszkę. I wchodzę i zawsze wolę brać pod uwagę... Ale lepiej tak zrobić, potem się mile zaskoczyć. Tak, dokładnie. Z tego założenia wychodzę. Kiedyś byłem niepoprawnym optymistą, ale działalność na polu polityki narkotykowej całkowicie odwróciła moje pojęcie na ten temat i stałem się pesymistą. Z racji tego, że po prostu człowiek ma dużo nadziei i te nadzieje są co chwilę podcinane. Nie? Więc teraz jestem bardziej realistą, pesymistą. Nie? Ale jakbym nie widział, że się zmienia, no to bym raczej już to odpuścił. Ja bym wyjechał i zajął się prywatnym życiem. Jakie zmiany zaszły według ciebie? Pan udziela wywiadu. Przede wszystkim zaszły zmiany mentalne. Czyli nacisk edukacyjny, działalność organizacji pozarządowych, działalność społeczna spowodowała to, że ludzie karmieni do kilku lat wstecz propagandą prohibicyjną otrzymali również ten drugi pakiet argumentów i zaczęli się zastanawiać nad tym, że jednak to może być nie tak, jak im mówi się, tak? Więc powoli następuje zmiana mentalna społeczeństwa i co jest najważniejsze, to właśnie ta zmiana mentalna jest najważniejszym aspektem tego, że prawo staje się martwe. Znaczy oczywiście, no i jak ludzie czegoś zaczną chcieć, no to też może polityk to też zrobi, więc musimy tam zmieniać. Ale jakie są na przykład takie konkretne, realne przykłady tej zmiany, którą powiedziałeś, oprócz mentalnie? Bo my możemy mówić, no widzę mentalną przemianę, powoli ludzie tam się zmieniają, ale nie wiem, na waszej skrzynce odbiorczej, przede wszystkim czy problemy. Przede wszystkim widać to w sądach. Od zawsze zajmujemy się obroną użytkowników i pacjentów. Jest to nasza główna tak naprawdę rola występowania w sądach jako organizacja pozarządowa i branie udziału w obserwacjach, jak prowadzone są sprawy. I widzimy niesamowitą przemianę w głowach prokuratorów. To najmniejsza przemiana jest, ale i tak spora. Sędziów, policjantów, dlatego też i wyroki są zdecydowanie mniej represyjne niż jeszcze parę lat temu. I tą zmianę właśnie widać tutaj. No bo ja na przykład wjechałem, nie było mi długo za granicą, jestem od 2 lat tutaj. Teraz tak jakby mam więcej czasu, żeby zająć się i skrzynką Cannabis News i tam Weedwika i tak dalej. I co chwilę, co mam, no to jakieś takie absurdalne sprawy właśnie, tam 02, 05. A ty wcześniej powiedziałeś, że teraz to są wyjątki, a kiedyś to było po prostu zawalone podobno u was. Tak, no kiedyś to było... Że ten... Weźcie, rzucajcie temu piesku tam wy, co? Żeby ona do nas tutaj nie przychodziła. Generalnie kiedyś było tak, że to była norma, że za 0,1 chodziło się na 3 miesiące do więzienia. To była norma. Najczęściej za te 0,1 później wypuszczano. Ile miałeś na przykład tak
nie wiem, tygodniowo takich wiadomości na wolnych konopiach, powiedzmy tam x lat wstecz, przed tym jak się poprawia teraz, jak mówisz niby. Ja jeszcze pamiętam czasy, jak ten internet raszkował i myśmy się spotkali na forum, bo wolne konopie zostały założone właśnie poprzez taką sytuację, o jakiej mówisz. Jeden w Poznaniu dostał w piernicz, drugi w Jeleniej Górze dostał w piernicz, trzeci w Warszawie i spotkaliśmy się na forum i zobaczyliśmy, że nas jest bardzo dużo. I to było forum Hyperilla i kiedyś taka grupa dyskusyjna, jeszcze nawet nie tyle forum, co sama grupa mailowa dyskusyjna, tam zobaczyliśmy, że są nas dziesiątki, później setki, później tysiące. I to nas, to nam zapaliło lampkę w głowie, że kurczę, to jest, że to jest masowe, nie? Czaję. I rzeczywiste, wtedy, w tamtym okresie, to były tragedie rzeczywiste, nie? No bo tak. Bo traktowano nas jak najgorszych, jak najgorszy element społeczny. No ja to, no, więc przeżyłem w delikatnej formie, ale przeżyłem na swojej skórze. No właśnie, więc sam wiesz, jak to jest. I teraz oczywiście też się takie rzeczy zdarzają. To nie jest tak, że jest wspaniale i cudownie, bo nie jest. Jest w dalszym ciągu, jesteśmy krajem, który ma najsurowszą politykę narkotyką w Europie, oprócz Białorusi. Ale nie chodzi o skalę, jest tego dużo mniej teraz? Jest już? Tego dużo mniej. Wiesz, bo dla mnie to są jakby jedyne wiadomości, które do mnie docierają, więc ja o tym mówię. No bo ty funkcjonujesz patologii. Ty funkcjonujesz też, patologii. Ale też od niedawna jakby mamy te oficjalne skrzynki, żeby tam pomagać ludziom i tak dalej, więc tak sobie nie mam jakby odniesienia, jak było 10 lat temu. No nie masz, no bo nie było, jakby cię wtedy nie działałeś, więc... Jest lepiej. Więc jest dużo lepiej. Jest dużo lepiej, aczkolwiek dalej zdarzają się w różnych miejscach Polski no absurdy typu pół grama i tam wiesz, 3 miesiące i tak dalej. Więc to też nie jest tak, że to jest wspaniale. Ale ewidentnie widać tutaj podział na wschód-zachód w Polsce, ponieważ wschód przoduje w tym Białystok, Rzeszów, Podkarpacie. No tam masz niestety wyroki dużo surowsze niż na zachodzie, gdzie za takie same przewinienia potrafią cię wypuścić na zachodzie, na wschodzie jednak cię ukarać dużo mocniej. No i tutaj też ewidentnie widać to. Natomiast co jest też duży wpływ miało na to, że to się zmieniło, szczególnie wśród prokuratorów i sądów, to szkolenia, które zostały przeprowadzone. Jakieś 3-4 lata temu braliśmy udział, głównym inicjatorem tego wszystkiego była polityka narkotykowa i działacze z tej organizacji. A my też również tam się podłączaliśmy. Oni zostali sfinansowani przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i pozwolono im stworzyć program szkolenia sędziów i prokuratorów z tego zakresu. I oni jeździli po całej Polsce i zapraszali prokuratorów i sędziów na szkolenia. Ten, kto chciał, ten to przyszedł, ten, kto nie chciał, to nie przychodził. No i na tych to szkoleniach tłumaczono, że nie powinno się tak surowo traktować użytkowników, że 5 gramów to wcale nie jest duża ilość, tak? Że to jest tak naprawdę dużo większa tragedia niż samopalenie zioła, no i tak dalej, więc tu tam podchodzono merytorycznie do tych spraw i ci sędziowie jakby potrafili też zobaczyć tą drugą stronę. A nie tylko siedzieć w tym prawie i tylko słuchać prokuratorów i gdzieś tam uczyć się z mediów, jak to jest źle jarać zioło, tak? Tutaj zobaczyli też tą drugą stronę i dzięki temu po tych szkoleniach zauważyliśmy, że zaczęto stosować dużo częściej ten paragraf 62.1a. Ponieważ też na tych szkoleniach w ogóle prokuratorzy się dowiedzieli o tym, że takie coś jest w dużej mierze. I sędziowie. Więc tutaj też to miało wpływ duży na to, że te zmiany nastąpiły. Więc no tutaj na pewno organiczne działanie działaczy, tak zwane zakulisowe, backstage'owe, no ma dużo do czynienia. Tak? To o tym się nie mówi, jakby o tym się nie pisze, nie nagrywa filmów. Ale no, takie rzeczy się dzieją no, na co dzień. W tym roku trochę mniej, ponieważ jest no, mniejszy jakby vibe i akceptacja ze strony urzędników. Albo brak vibe'u. Albo brak vibe'u jest, dokładnie. Więc trzeba było się zająć trochę innymi rzeczami w tym roku, pewnie przyszłym. No ale no, ja cały czas mówię, edukacja to klucz do legalizacji. No. I tyle. I po prostu jak będziemy zmieniać świat wokół siebie,
merytorycznie ludziom tłumaczyć, swoim znajomym, znajomym i tak dalej, i tak dalej. Tak. To się zmieni. To jest jedyne, tylko, co możemy, że to jest oczywiście robić długi proces. Ale to jest też jedyne, co możemy, bo social media i tak dalej nie ułatwiają nam tego. Jesteśmy cały czas masakra, bo tak, jak są, abstrahując od mojej działalności, ale cokolwiek się dzieje, gdzieś to jest ciężko. Inaczej, no, jakby nam tylko nie przeszkadzano, tylko pozwolili normalnie szerzyć te dobre treści, tak jak każdy inny może mówić to, co chce, to by było już dużo lepiej, nie? No, świat generalnie stoi na głowie, więc... Ja teraz, ja podejdę tylko, bo nam się słońce cały czas zachodzi, trochę podkręcę jasność, a ty sobie pomyśl, co jest złego w marihuanie? Idzie dalej. Ja wiem, że takie klisze, ale ja, nas trzeba uwiarygadniać. Dla mnie na przykład Przemek Zawadzki to jest w ogóle zajebista persona. To jest dla mnie jeden z takich bardziej w ogóle wiarygodnych aktywistów i tak dalej, bo sam mnie bombi. Czasem coś ponarzeka, czasem ten, ale... No, jakie jest to ryzyko według ciebie? Tak szczerze w ogóle? Ryzyko zużywania? Jest to lek na całe zło i tak dalej, bo często ludzie mówią, no to leczy wszystko. Z tego nie ma najmniejszych problemów. Nic w ogóle złego, no po prostu... Oczywiście jest to nieprawda, ponieważ no, nadużywanie marihuany niesie ze sobą negatywne efekty i skutki. I to czasem dość poważne. Natomiast jakie? Skala tych skutków jest nieporównywalnie mniejsza niż w przypadku chociażby innych używek. Tak? Jakie? No, na przykład takie, że rozleniwia cię mocno. Tak? U niektórych występuje ten tak zwany syndrom amotywacyjny. I na przykład, jeżeli palisz to codziennie i jarasz to od rana do wieczora, no to jesteś tak naprawdę nieprzydatny społeczeństwu w żadnym wypadku. Wiesz, bo, to powiedział Rutkowski fajnie kiedyś, ten od uzależnień, że robi duże jaranie zioła w dużych ilościach, robi z ludzi pierdoły życiowe. No nie można tego tak też uogólniać, nie? Ale tak, można się na to patrzeć obiektywnie, że niektóre jednostki tak są odbierane. Ja nie widziałem, żeby zioło zniszczyło komuś życie, tak? Tak. Raczej to ten ktoś sobie sam zniszczył, a zwalił na zioło, nie? Natomiast na pewno nie polecam jarania zioła małym, młodym osobom, ponieważ zioło nie pozwoli ci wybrać celu w twoim życiu. Wręcz przeciwnie, zamuli ci wybór tego celu. I możesz w dorosłość wejść, nie wiedząc w ogóle, kim jesteś, co potrafisz. To jest zajebiście mądre, co mówisz, co naprawdę. Co potrafisz i co chcesz robić. Ja na przykład miałem ułatwiony... To się wydaje trywialne, ale to naprawdę ja sam po sobie widzę. Za mało lata się biegało dużo i troszkę rzeczy tak se przebimbałem, bo akurat tam fajnie się śmigało, tu se tam trochę muzyczki, tam trochę tego, a nagle masz 20 parę lat, nie? I... No dokładnie, czas minął, tu trzeba się w dorosłość bijać, nie? Już mama się kończy, tata się kończy, finansowanie się kończy, a tutaj wiesz, no, dalej jara zioło, nie? I masz 5 zł w kieszeni i tak dalej. To jest na pewno... nie. Ja na przykład paliłem od 15 roku życia codziennie niemalże. Nie? Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja miałem ułatwione zadanie wyboru celów w życiu, ponieważ od zawsze uprawiałem te rośliny, więc postanowiłem nauczyć się je od środka, czyli poszedłem na studia ogrodnicze i w pewnym momencie, kiedy wracałem sobie z parku, bo ja kiedyś grałem długo w kosza 8 lat, aż w końcu w pewnym momencie poszedłem do parku i tam zostałem, zacząłem jarać zioła, już na kosza nie poszedłem. No ale na szczęście miałem, tak jak mówiłem, ułatwione zadanie, ponieważ postanowiłem sobie związać życie z tą rośliną. Pomyślałem sobie, kurczę, no na świecie na pewno jest jakaś ilość ludzi, którzy żyją wokół tej rośliny i mają z tego życie. Ja też mogę w Polsce tak zrobić, ponieważ w Polsce wtedy nie było ani żadnego biznesu, ani nic, co jest związane z konopiami, oprócz tego, że zioło się jarało i się uciekało przed policją. Nie? Mhm. Więc wiedziałem, że ja mogę zagospodarować tą przestrzeń, którą jeszcze nikt nie zagospodarował, jakby w Polsce. Mimo iż to są bardzo ciężkie warunki bytowania dla tego gościa, nie? Więc ja na przykład wiedziałem, co chcę w życiu robić. Chcę uprawiać tą roślinę, chcę ją poznać dogłębnie, chcę skończyć studia i dowiedzieć się o niej ogólnie, o roślinie. I przez to poszedłeś na tą architekturę, przez to poszedłem tam na ogrodnictwo, czy coś tam? Tak, przez to poszedłem. Ty gadasz, przez tak, tak, tak. Wcześniej poszedłem jeszcze na ratownictwo medyczne. Ale po roku stwierdziłem, że to jest bez sensu, żebym ja ujarany widział oderwane ręce,
wiesz, stare baby, za przeproszeniem kocham je wszystkie, nie, ale wiesz, no, czaję, i tak dalej, i tak dalej. No, nie chciałem sobie z tym wiązać życia, nie? Dlatego... Ale ty mi uprzedziłeś pytanie wcześniejsze, jak tak rozumiałem, co będę gadać, właśnie mnie to ciekawiło, czy ten aktywizm był pierwszy, czy już wiedziałeś, że jakby z tym chcesz wiązać przyszłość, to zróbmy też ten ruch aktywistyczny, bo pomoże nam to zarabiać pieniądze. Wiesz, o co chodzi? Ile jest u ciebie jakby w życiu procent aktywizmu czy biznesu? Ile jest jakby biznesu w aktywizmie czy aktywizmu w biznesie? Co jest jakby tą... Wiesz co, no co było zdecydowanie jakby pierwsze, wyrosłem... Co jako, było jajkiem czy kura i tak dalej, zdecydowanie wyrosłem jako aktywista. Ja nigdy nie myślałem, znaczy nie nigdy, ale w tamtym okresie nie myślałem o tym, że ja jakby mogę z tego mieć jakieś wielkie pieniądze czy coś, ten deseń. Zawsze było, tak naprawdę, u mnie w rodzinie był alkohol, nie? I ja, zajarając zioło pierwszy raz, zobaczyłem, że to nie jest takie złe, jak o tym mówią. I jak u mnie w rodzinie jest alkohol legalny i wiążą się z tym pewne negatywne rzeczy, a zioło jest nielegalne, a mogę sobie czytać książkę ujaranym na ławce, a obok mnie leżący narąbany gość żyga i on może, a, w rodzinie, a ja nie alkohol mogę. Alkohol był taki w najgorszej, takiej negatywnej postaci? Negatywnej tylko, postaci, nie, w negatywnej postaci, nie, dość. Czaję. I ja sobie porównywałem po prostu, dlaczego tak jest na świecie, nie? Że ale ten to by może, tak samo, ja jakbyśmy byli młodzi, to tak samo, no. Mieliśmy taką ekipę, myśmy tak, nie, byśmy nie pili nigdy ani nic takiego, tam zawsze żeśmy sobie, mniej tego było na pewno, nie? Niż gibon, nie? Znaczy u nas... Gibon u nas... zawsze, no, pamiętam, jak się chodziło na wibę, no to ja prędzej w życiu byłem zjarany, niż w sumie pijany, tak mi się wydaje, jak ja to tak może połączę. Nie, no, mnie na początku się piło, dopiero to zioło gdzieś tam po jakimś czasie weszło. No tak, ale wracałem, bo się znowu wtrąciłem. Czy miałeś to porównanie? Tak, tak. A ja zawsze jakby byłem takim gościem wrażliwym na krzywdę innych, wiesz, zawsze współczułem ludziom. No i w pewnym momencie mój bliski kolega tam został aresztowany, ja razem z nim, chociaż nic nie miałem przy sobie. I tam mnie, wiesz, przyduszano na tym komisariacie, gdzieś tam grożono coś tam, bo człowiek pyszczył, nie? Dlatego, jakby nie pyszczył, tylko się po, tam szedł jak automat, no to może by nic nie było. No i wtedy po prostu postanowiliśmy stawić opór temu, nie? Dlaczego, kurczę, ja nie mogę sobie zajarać, posiedzieć w spokoju, pogadać, a inni mogą chlać, bić i tak dalej. To mnie wkurzyło, nie? I od tamtej pory zacząłem szukać w internecie, który wtedy raczkował, nie? Było tam, nie wiem, 50 stron w internecie. Jak stawiać opór? Jak, kurczę, co to jest w ogóle zioło, wiesz, jak legalizować i co się... Zacząłem po prostu ten temat zgłębiać. Jakby nie tylko, że sobie jaram z kolegami i się śmiejemy, tylko po prostu zacząłem o tym czytać, nie? O co w tym chodzi wszystkim. No i tak zacząłem się edukować, nie? Cały czas zacząłem... I to były też te czasy, że trzeba było tego szukać dużo, nie? No właściwie cały dzień wtedy spędzałeś... Po polsku pewnie, albo nic, nie wiem. Nie, nie było, nie było prawie w ogóle nic. Myśmy się uczyli... nie ma po polsku nic. Myśmy się uczyli tak naprawdę na muzyce, nie? Myśmy się uczyli na Kaziku, nie tylko o ziole, ale jak stawiać opór władzy, że to władza nas gnębi, że to władza jest przeciwko obywatelom, nie? Na zespołach metalowych, które tam waliły mocno antyrządowo, wiesz, na Kaliber, że 44, jeszcze wiesz. Wtedy hip-hop był muzyką buntu, a nie... Wtedy był to jeszcze a nie bunt totalny, reklamowym dla marek. Tak, nieakceptowalny był przez nikogo, wiesz, myśmy chodzili w takich nachach, to zawsze nasrałeś, wiesz, idź mi stąd ty łysy, wiesz, i tak dalej, nawet rodzice nas nie akceptowali, wiesz, nasi własni, nie? Jak myśmy zaczęli to robić. I tak naprawdę wychowała nas muzyka aktywistycznie, nie? Bo myśmy nie mieli skąd czerpać takiej wiedzy, jak teraz możemy czerpać. Nie było książek, tak? Nie było w internecie nic, była muzyka, nie? I był bunt muzyczny. Tak, nie? Sam fakt, nie wiem, kiedyś nawet korzystania z weedu i tak dalej, to wiesz, jakieś opalanie lów i takie jakieś tematy, każdy... To jest super, przecież teraz z tą wiedzą to jest masakra, jak się truli. Słuchajcie, kiedyś, no jak my, kiedyś nie było bongosów, tak? No to robiło się z Coca-Coli i z aluminium, wiesz, i paliliśmy to aluminium. Myśmy z rulek PCV tych, robili, albo... tych długich
A to u nas tego nie było, nie? Szaraki w obi takie PCV, te normalne rury. U nas nie było PCV-ek, u nas było takie bardziej plastik. PCV nie było u niego. Ale też było na przykład opalanie lufy na gazie. Tak. Wiesz, skwierczenie lufy. Dokładnie. I jarałeś, kurwa, czy 200 stopni, czy 300 stopni, wciągałeś sobie do gardła. I jeszcze najgorszego syfu. Najgorszego syfu, jaki może być. Człowiek się nie zastanawia. Z tym już zero było... To, co miało być, już dawno poszło z dymem, z parą. Tak, teraz tak, to wiemy, tak, że ten teraz uwalnia cierpimy. W odpowiedniej... Tak. Teraz cierpimy, bo ja na przykład mam spalone, znaczy nie spalone, ale no mam przegrzane oskrzela. Tak? Przejarane oskrzela, można w cudzysłowie tak powiedzieć. Ponieważ jak poszedłem się zbadać, to okazuje się, że ja nie mam w ogóle włosków oskrzelowych. Te włoski oskrzelowe zrosły mi się ze tkanką skórną na oskrzelach. Okay. A dlaczego? Dlatego, że paląc jointy codziennie, nie mając przerwy, non-stop narażałem te włoski na taką temperaturę, że one się położyły i z racji tego, że jarałem to codziennie, one nie wstały, aż się zrosły z tkanką. No dobra, ale to paracz papierosów też takie coś ma? Nie, bo on pali przez filtr, tam jest ta temperatura dużo mniejsza i palacz papierosów tak nie ma. A palacz jointów, który nie ma filterka, tylko po prostu bezpośrednio żar wciąga do skrzeli, no ma problem, nie? I dlatego nie zalecam palenia jointów nikomu, w ogóle palenia nie zalecam nikomu, ponieważ w wieku 30-35 lat, jak będzie rzeczywiście palił codziennie, nadużywał tego, no tak jak ja, no to będzie miał problemy oddechowe. Nie tylko, bo to jest... O to chodzi, nie? Ale i tak, ja nie wiem, bo my se latamy, to jest zajebiście, ale czy żeśmy odpowiedzieli na to z tym biznesem, co w tym było więcej, ile jakby biznesu w aktywizmie, ile aktywizmu w biznesie, czy to są... Zdecydowanie aktywizm był czymś... To było, tak. No co mnie niosło, tak? Ja w ogóle nie myślałem o pieniądzach. Tak naprawdę, to, że sobie pomyślałem o tym, że mogę wokół tego żyć, no to miałem wtedy jakieś 18 lat i postanowiłem pójść na studia właśnie, nie? Dopiero. Czaje. I tak dalej, ale pierwsze, to były jakieś takie wzmianki w mojej głowie, że mogę z tego sobie żyć. Ale tak naprawdę biznes u mnie pojawił się, kiedy założyłem Showbiza, nie? Okay. Zauważyłem, że czyli nasza sklep, praca... To jest sklep, tak? Ogrodniczy, to jest sklep Grow Shop, tak? Nie? Grow Shop. To jest Grow Shop. I ja wtedy tak naprawdę zobaczyłem, że na naszej pracy bogacą się, że tak powiem, inni, nie? Którzy nie mają z tym nic wspólnego, ale zobaczyli, że takie coś można zrobić. I ja, mi się już wtedy też jakaś lampka w głowie zapaliła, że dlaczego ja tak nie mogę zrobić, nie? No właśnie, a jak znosicie tą krytykę, bo to jest rzecz, która mnie najbardziej wkurwia, typu, że a tam teraz dla hajsu, a teraz masz sklep, a teraz coś tam, nie? To jest takie, a taka jest prawda, że masę ludzi w Polsce, którzy tam, ja też nie mam im za złe, bo to jest, to świadczy o przedsiębiorczości człowieka. Widzisz gdzieś oczywiście przestrzeń, wchodzę w to, robię, trzepię hajs, nie? Ale jest masa ludzi, którzy dużo lepiej wyszli na tej robocie całej twojej, naszej i tak dalej, tak, niż my sami. Tak. No tak, oczywiście. Bo umią to po prostu zrobić, ten, nie? No, zrobić. Znaczy ja ci powiem tak, u mnie w firmie pracownicy potrafią chodzić w koszulkach Hempa, tak? Czyli mojego konkurenta. Okay. Tak? Ja potrafię, nie mam z tym żadnego problemu, no żeby jako... Dostajecie je za darmo pewnie, żeby no jako... Ja nie mam żadnego problemu, żeby jako aktywista pójść w koszulce Growboxa na marszu, wiesz, czy coś, nie? Czyli moich konkurentów. Dla mnie podstawą jest rozwój rynku konopnego, legalizacja, tak? Która zrobi boom na tym rynku. I jeżeli ja będę merytoryczny, będę dobrze obsługiwał klienta, będę uczciwy, no to ja się na tym rynku odnajdę. A to czy się nie boisz, że nas wszystkich po prostu wejdą nagle, ja tak sobie myślę, nagle YouTube się wyluzuje, nie? I wejdzie, wiesz, abstrahuje, zrobią jak dla pieniędzy zrobi, jak coś tam, to zrobią zielony kanał i po prostu nagle mnie nie ma, nie? Zapierdalałeś, 7 lat robiłeś te filmy, jak Zbychu na Cannabis News, wywiad z Makłowiczem, z Wodeckim, porady prawne jako pierwsi i potem jeb ciul, elo, nie? Wiesz co, ja się trochę tego boję, bo według mnie trochę nam się to należy czasami jak psu buda, tak, żeby tak, jednak tak dożyć tej spokojnej starości za tą robotę czasami, no. Jak najbardziej, wiesz. A ja ci wrócę jeszcze do tego aktywizmu, tak, nie? Ja generalnie straciłem dużo wolności, moi koledzy więcej niż ja nawet, stracili wolności na tym aktywizmie, zdrowia,
zniszczyło się wiele związków partnerskich, czy tam jakichś innych, przez to, że ktoś poświęcał się na aktywizm, a nie na związek. I generalnie, jakby mi zależało na biznesie, to bym pieprzył ten aktywizm i otworzył sobie sklep i sobie rozwijał ten sklep. A ja zamiast się poświęcać sklepowi, to cały czas się poświęcałem aktywizmowi. Ale ty byś w życiu się nie poświęcił na tyle dobrze temu sklepowi, bo byś nie umiał po prostu siedzieć i sprzedawać, tak, i zarabiać, i mieć to w dupie. To byś nie umiał po prostu. No tak, ja generalnie... niszczy mi to zdrowie, niszczy mi to życie, niszczy mi to czas, ponieważ są to często sytuacje stresujące. Żyję w permanentnym stresie najczęściej. Nie mam życia za dużo prywatnego, nie mam dziecka. Teraz, gdy chcę troszeczkę zacząć życie prywatne, jakby nie jestem w stanie zostawić tego, bo to we mnie tak głęboko siedzi, nie? Stary, no, 38 lat to, wiesz, 20 lat pewnie twojego życia. No, więcej. Takiego więcej. Świadomego, powiedzmy, ja ci powiem, w pełni. Teraz, nie? Mi się przypomniało, że w 97 czy 6 roku, kiedy zacząłem jarać zioło, to było wtedy jeszcze to zdepenalizowane. Policja się w ogóle tym nie interesowała. Myśmy chodzili do dealera, który był po drugiej stronie komisariatu, mieszkał, i kolejki do niego się ustawiały takie, że pod komisariat tam podchodziły. A pierdolę, stary, no myśmy też mieli ziomka, co na klatce normalnie tam dwa piętra w dół stali i czekali po grudki, nie? No właśnie, takie były czasy, gdzie policja się tym nie interesowała, i później z dnia na dzień zaczęli nas wszystkich wyłapywać u nas na dzielnicy. Ja pierdolę. Bo weszło prawo. Tak. I może przesadzam, że z dnia na dzień, bo w 98 tak naprawdę zaczęli nas katować po drugiej nowelizacji w 2000, nie? To nas też kurzało mocno, bo to był dla nas absurd. Wiesz, tu możemy, a jutro już nie możemy, nie? No tak. I postanowiliśmy oczywiście stawić temu opór. Cała ta historia jest taka, więc... tej roślinki trochę. Można było, a nie można. No, no dobra, właśnie. Teraz znowu można. Tak, dokładnie. Wojna przyszła, wszyscy muszą sadzić. No. Wojna przyszła, wszyscy muszą sadzić, rolnicy pod karą więzienia. Dokładnie. Wojna się skończyła, tak. Rolnicy, jeżeli sadzą, mają więzienie za to. Tak. Więc no to jest... Tak. To mówimy też o hempie, o konopi jakby przemysłowej. O konopi przemysłowej, tak. W ogóle dla wszystkich też, jak chcecie poznać historię tak naprawdę w pigułce, w prostej formie, to komiks Trawka w Polsce, w polskim wydaniu Trawka. No, w jeden wieczór i macie po prostu garść solidnych argumentów na każdych imieninach u cioci do przedstawienia. Dokładnie. Naprawdę to jest bardzo fajny projekt, ponieważ jest przystępnie napisany. Tak. Przez naprawdę jest tam dużo argumentów, tak, bez żadnej otoczki niepotrzebnej. No. Nie? I macie tam historię, jak to jest wszystko zmanipulowane. No. Naprawdę. Jak bezczelnie urzędnicy amerykańscy i angielscy zmanipulowali całą roślinę w celach interesu własnego. No. I jak oni zdemonizowali ją i obrzydzili społeczeństwo. Nie? Więc my się z tego wygrzebujemy cały czas. Cały czas pomagaliśmy rozwijać firmy ludziom, którzy w ogóle takie coś robili. Ja pamiętam, jak był jeden seed bank w Polsce, jeden hedge show w Polsce, jeden groszop w Polsce. Tak? Teraz jest tego na pęczki. No. Wiele z tych groszopów pomogliśmy rozwinąć. No, przesyt jest na chwilę obecną, ale jak tak naprawdę jak zalegalizują, to będzie to niedosyt. I teraz wracając do tego, co mówiłeś, z tymi firmami. Oczywiście boję się tego, ponieważ ja uważam, że takie groszop jak mój, czyli taki nieduży, wiesz, niewiodący groszop w Polsce, to wszystko zostanie przejęte przez molochy z Europy. Ja prawdopodobnie ten groszop sprzedam, jak zostanie zalegalizowane zioło w Polsce. Prawdopodobnie sprzedam to dużo większemu podmiotowi, który i tak by mnie zniszczył, jakby wszedł na ten rynek po legalizacji. Kto wie, czy się takie Leroy Merlin w to nie zaangażują, tak? Carrefoury, jakieś Lidle i tak dalej, nie? Ale w Stanach już to tak wygląda jeszcze? Chyba nie aż tak. Powoli tak wygląda, nie? Że w tych sklepach wielkich, ogrodniczych możesz już zacząć powoli kupować sprzęty groszopowe. Jeszcze to oczywiście nie jest to, co być powinno, bo tutaj w dużej mierze też wartość obsługi klienta jest ważna. Czaję. I także po lampkę skoczyłem, teraz będzie pewnie mocny przeskok w jasności, a ty musisz powiedzieć, na czym myśmy skończyli. A wiesz, że nie pamiętam, chyba na moim tłumaczeniu się z tego, że
wyrosłem z aktywizmu, a nie z biznesu, tak? Aha, sorry, aha, z tym, że przejmą nas molochy. Tak. Mamy na rynku groszopowym czy seedbankowym bardzo duże firmy w Europie. I takie na przykład Culture Indoor z Francji, jeżeli tylko zalegalizują pół krzaka w Polsce, to ten kraj jest tak duży jak na Europę i tak ma dużo odbiorców potencjalnych, że taki Culture Indoor sobie później palcem na mapie zobaczy, o, Mr. Grow, Showbiz, wiesz, jakiś tam Top Grow i inne rzeczy, bierzemy ich, nie? I zaproponują nam kasę za to. Bo jak nie, to i tak nas zniszczą, no wiesz. Tak. I wtedy będziemy musieli się sprzedać. Teraz już nawet jest, nie? Ciężko czasami. Więc... już Allegro według mnie ten rynek trochę psuje i wiele... Aktualnie mamy taki trochę boom. Ja tam się cieszę, że to się dzieje. Tylko widzę, że jest dużo ludzi jakby no... Kurde, znaczy to jest kapitalizm, tak jest w biznesie. No wchodzą z zewnątrz, nakładają złotówkę marży na czymś tam. No i wiesz, wycinają powoli, wiesz, nie? Wiesz co, ja generalnie nie lubię tych właśnie Allegro, AliExpressów i tak dalej, bo to właśnie niszy biznes. No mówię, że to psuje, Chińczycy powoli, wykarmili 600 milionów ludzi, wyciągnęli ich z biedy, kradnąć wartość intelektualną Zachodu, tak. I sprzedając nam swoje chińskie produkty, wyciągając stąd euro, złotówki, dolary, no. I tak dalej. I teraz sobie ludzie kupują, wiesz, na Allegro, na AliExpressie, jakichś innych rzeczach, a biznes europejski stoi, tak? U nas koszta są zupełnie inne niż w Chinach i tak dalej, i tak dalej. Ja generalnie na Allegro nie kupuję, na AliExpress nie kupuję, kupuję w Europie. To jest moja zasada i tyle. Wolę za coś drożej zapłacić, ale być po prostu, dać zarobić koledze, który czytamy człowiekowi. Ja to samo tak zawsze powiedziałem, zawsze starałem się też polskie ciuchy nosić. Pytają się, czemu suszu nie ma MOPS u siebie jeszcze swojego. Ja mówię, kurde, no bo czekam na dobrych polskich dostawców, chcę mieć polski produkt od nas, którego jestem w 100% pewny i zawsze szukam takich po prostu jakichś no, lokalnych rzeczy w miarę, no bo co możesz też chińską konopię ściągnąć, uszyć ciuchy, tak. Feniksy ściągnąć za bardzo tanio, chociaż no i tak, no akurat ten sprzęt im wyszedł, nie, jak chodzi o wapki. Mhm. No, ale... I generalnie też nie, fajnie, no. Trochę źle powiedziałem, kupuję na Allegro, bo Allegro to jest generalnie polskie, no. Ale jeżeli nie mogę czegoś znaleźć, wiesz, w internecie poza. Okej, okay, kumam. Więc tak to wygląda i a nie kupuję rzeczy, nie polecam kupowania rzeczy growshopowych, seedbankowych czy headshopowych na Allegro, ponieważ no, to jest niebezpieczny portal generalnie. Więc niebezpieczny co pod kątem... Pod kątem, że nie masz bezpieczeństwa, nad tym. Pod kątem bezpieczeństwa, no. No, generalnie przy Allegro działa specjalny oddział policji Allegro, wiesz, który jest tylko na Allegro, jest nastawiony. A, więc... tobie chodzi nie, że niebezpieczny, że oni nie sprawdzają jakości produktów, tylko niebezpieczne dla nas. Tak, dokładnie. I oprócz tego urzędy skarbowe jeszcze do jakiegoś czasu wstecz wystawiały tam sprzęty zabrane plantatorom i do dalszej odsprzedaży. Dopóty, i do dalszej kontroli klientów, tak, do, możliwe. Dopóki myśmy nie zrobili afery, że Urząd Skarbowy licytuje sprzęty zabrane plantatorowi i kupują to ludzie, przychodzą normalnie na licytację, bo to wtedy nie było akurat na Allegro, tylko w jakimś tam mieście, już nie pamiętam jakim, po prostu licytacja lamp, odbuśników, faza. Nawozów, no i prowadził to urzędnik państwowy, no i myśmy po prostu napisali do gazety, żeby coś o tym napisali, no i zrobiła się afera, nie? Że Urząd Skarbowy wprowadza na rynek sprzęty, które zostały zabrane plantatorom i w ten sposób bierze udział, wiesz, w rozwoju czarnego rynku. Nie? Kurde, w sumie niby tak, ale to jest normalne. Pamiętam, że jak w Berlinie mieszkałem, to często wchodziłem... To znaczy, ja nie mówię, że to jest źle. Ja nie mówię, że to jest źle. Policyjne wchodziłem, tam fajne rzeczy wytargać czasami. Tak, znaczy ja nie mówię, że to jest źle. Niech sobie sprzedają, niech sobie robią, nie? Ja wiem, ale jeżeli ale chciałeś oni nas... wypunktować tak, tą oni hipokryzję, tak, bardzo dokładnie dobrze. To no tak, no tak. I od tamtej pory urzędy skarbowe nie licytują tego. Przynajmniej nie widziałem. Wiesz, i co jest ciekawe, CBS-owcy przy jakichś tam sprawach mówią nam, że oni mają tyle sprzętu w piwnicach, swoje po sufity, że oni nie mają gdzie go wpychać, że już nawet jeżdżąc na plantację, to zabierają tylko to, co w sądzie muszą pokazać, że to była plantacja. Wiesz, a resztę zostawiają ludziom na przykład. Nie? Więc jakby nie wprowadzały tego dalej w obrót, nie? I dla mnie to jest spoko, jak to zostawią. Tak, tak, tak. No to jest sukces, no tak, jak najbardziej. Natomiast dla mnie to jest okej, żeby tam sobie Urząd Skarbowy sprzedawał. Natomiast jeżeli gnębią ludzi,
wiesz, za te rzeczy, no to niech nie zarabiają na nich pieniędzy. No. Jeżeli nie będą gnębić ludzi za te, za nie, te rzeczy... Nie, to jest bzdura, no to jest takie, naprawdę, biorę to, wychodzę i to cię znowu drapnę i znowu to ukradnę i sprzedam znowu. To jest, no, to w sumie takie kółko jest. Mnie to boli, dokładnie, mnie to boli, bo to jest po prostu biznes na krzywdzie ludzkiej. I ja uważam, że marihuana, nielegalna marihuana doprowadziła do tego, że żyje z tego multum instytucji, multum urzędników, i gangsta shit. I dodatkowo przestępcy, prawdziwi, tacy, którzy oprócz handlu marihuaną zajmują się handlem metamfetaminą. Ja to nie mówię ziomeczek, to tylko prawdziwe gangsta handlem już takie. Ludźmi, wiesz, tak dalej, i tak dalej. I żyją z tego właściwie... To oni zrobią plantacje na dziesiątki tysięcy krzaków, oni kontenery sprowadzą. Tak. Nikt normalny, lokalny ziomek, który ci ogarnie tam kilkanaście czy nawet sto krzaków, to on to se robi lokalnie. Tak, dokładnie. Ale to gangsta prawdziwi cisną po prostu grubą bułę na tym, nie? Czyli na nielegalności marihuany zarabiają urzędnicy, państwo tak naprawdę zarabia. Oczywiście. I tak dalej, a tracą na tym tylko i wyłącznie obywatele. Tak, tracą na tym wolność, tracą na tym pieniądze, ponieważ za każdym razem są staracowani. Wody i alkoholu też trochę zyskują na pewno. Tak. A co jest najgorsze dla mnie w tym wszystkim? Przemysł farmaceutyczny. To jest to, że to się nie chce zmienić też w dużej mierze przez to, że po prostu statystyka gra główną rolę w pracy policji. Oni muszą się wykazać wykrywalnością przestępstw, oni muszą się wykazać przed przełożonymi, że super pilnują porządku. I teraz tak, tak naprawdę nie ma dużej ilości przestępstw w Polsce, wiesz. Gdyby odjąć od tego narkotyki, to by policja za bardzo, kurde, nie miała co robić tak aż w dużej mierze. Wiesz, o co chodzi? I nie musiały być tak rozbudowane. No jak cały system penitencjarny w Stanach Zjednoczonych prywatny głównie bazuje na ziole. Nie, tam jakbym głównie tam na marihuanie i na innych pierdołach, mieszkał, ale głównie na marihuanie. Tak, jakbym tam mieszkał i widział, to ja nie Oni teraz mają poważne problemy z tym, że wiesz, jest nagle legal i ja pierdolę, z czego ja będę żyć. No dokładnie. Mordo, dokładnie. Stawiam dziesiąty zakład, fajnie to wszystko się rozwinęło, miałem co chwilę kogoś zatrzymanego, nagle nie mam hajsu, dokładnie. Nie? Dlatego też tam federale cały czas nie chcą tego robić, między innymi. No oczywiście. Też dlatego, że kontrolują rynek światowy narkotyków, podaż, popyt, to kontroluje DEA, CIA i tak dalej. Ale też dlatego, że po prostu u nich się też załamie ten system wewnętrzny, jak rzeczywiście oni podejdą do legalizacji. Nie? Natomiast teraz ten Biden, cały John, no jeżeli on rzeczywiście stanie prezydentem, jeżeli spełni obietnicę, to tam będzie grubo, nie? To prawdopodobnie na poziomie federalnym to zostanie zalegalizowane. Ja już sobie nie wyobrażam, co się stanie później na świecie po tym, bo prawdopodobnie zostanie to po prostu ta prohibicja odepchnięta w niebyt, nie? Chociaż oczywiście zawsze też mówię, Polska będzie ostatnia, nie? Ale zawsze tak mówię, że jak legalizacja... Ja się śmieję, ale mi się śmiać nie chcę, nie? No, ja zawsze tak mówię, że jak legalizacja nastąpi, to prohibicjoniści nie umrą, nie? Zawsze będą działać ku temu, żeby jednak tę legalizację wypchać, nie? Więc tutaj cały czas będzie trzeba działać. Nawet po legalizacji nie będziemy mogli usiąść na tym, na dupie spokojnie. Natomiast tak jak mówiłem, to jeszcze daleka droga jest. Znaczy, no nawet jak będzie legal, żeby była też opcja taka, wiesz, masz na przykład mały sklepik ekologiczny, żeby ci pozwolili to gonić swoje własne, z tym pewnie będą problemy i tak dalej, oby... Bo tak jak w Stanach teraz się dzieje, jest niby legal i polecam, w ogóle jest fajny Netflix, kurde, już nie pamiętam, jak ten dokument się nazywa, go tam prowadzi ten, co kiedyś MTV Raps prowadził, super, nie? Super film. Jakby te mniejszości, tak naprawdę przez te mniejszości narodowe, to tam zostało wprowadzone, przez to, żeby ich wytępić, zostało zdelegalizowane i jak przyszedł ten legal, to nawet im nie dają szansy zarobić i już białasy bogate w to wjechali, nie? Tak. No, dokładnie. Dobrze, nie? Jakub, zanim przejdziemy do jakiegoś takiego finału, czyli mi też chodzi o plany w ogóle stowarzyszenia waszego i tak dalej, nie myślisz czasami, że na przykład Wolne Konopie to jest ogromna marka, nie? Już teraz macie ponad 300 koła na Facebooku i tak dalej. Czy... tylko to jest pytanie, nie? Broń wzięła mi tego? Nie wzięła mi klapka. Przepraszam, bo to jest poważne pytanie. Nie myślisz, że macie, że to jest troszeczkę jakby niewykorzystany potencjał? Myślę, że jeżeli mówisz, że jest to ogromna marka, to nie. Ale czy jest to
robicie tyle, ile możecie, ile powinno się robić? Czy myślisz, że powinniście więcej robić? To znaczy tak. To nie jest zarzut, pytanie tylko. Oczywiście, może i być zarzutem. Nie? To konstruktywna krytyka i konstruktywne zarzuty, to ja chętnie jestem w stanie albo odeprzeć, nie, albo się z nimi zgodzić. Nie, dlaczego ja tak czasami dążę do ludzi, którzy szybko rzucają wszystko, wiesz, psy wieszają i tak dalej. To już wcześniej też powiedziałeś, bardzo jest dużo pracy, ja to też wiem, której nie widać z przodu, nie? Tylko no jeszcze więcej się z tego nie da wykręcić. Trzeba pamiętać jedną rzecz. My jako wolne konopie nie możemy wielu rzeczy robić jako wolne konopie. Żeby poinformować ludzi o medycznej marihuanie, musieliśmy przeistoczyć się w koalicję medycznej marihuany. Bo jakbyśmy robili to jako wolne konopie, no to by no, niestety nikt z nami nie chciał rozmawiać. W NIL-u, tak? W tym Naczelnym Instytucie Leków, w Ministerstwie Zdrowia, wiesz, tak dalej, i tak dalej. Myśmy musieli się przeistoczyć. I tak samo jest w wielu innych kwestiach. My nie możemy tego robić jako wolne konopie, tylko jako albo jakieś prywatne osoby. A wy mieliście jakoś bezpośredni wkład w to, że medyczna marihuana jest teraz w aptekach? Myślę, że jeden z większych. Ale ja nie chcę tutaj mówić o naszym wpływie, to mogą powiedzieć ludzie, którzy przy tym pracowali z nami, ile my mamy w tym wkładu. No chociażby, moi drodzy, ustawa, tak? Ustawa o medycznej marihuanie, no została napisana przez Jędrzeja, naszego wiceprezesa. Sadowskiego. Tak. Cały ruch, odkrycie Doroty Gudaniec, to jest nasza działka. Ja pamiętam, jak Dorota pierwszy raz przyszła do Rafała, mojego, naszego programisty wolnokonopnego do domu, przyszła z wiszącym Maksem i z mężem, cała w obawach, czy my jej tam, wiesz, nie porwiemy przypadkiem jako dealerzy konopni czy coś ten deseń, bo za takich nas miała, tak? Ale chciała ratować syna i chciała załatwić mu olej, nie? No to wiadomo, zadzwoniła do wolnych konopi. I od tamtej pory, kiedy ona siedziała na tej kanapie... Pamiętam, bo na kanabis kanapie, wtedy z kamerą było przy tym całym procesie przemytu Andrzeja tak, leku tak, do tak, Polski. Tak, tak, no tak, no i jakby od tamtej... Od tamtego dnia, kiedy Dorota na tej kanapie usiadła naszego Rafała, programisty, to zaczęła się medyczna marihuana. Ja zacząłem z Dorotą edukować ją, bo ona nic nie wiedziała o konopiach. Nic nie wiedziała. Natomiast ona jest mega zajebiście pojęta dziewczyna i ona szybko wszystko chwyta. Z charyzmą kobieta. Tak, z charyzmą jest, jest przebojowa, ma energii dużo. I się też nie poddaje na Tak. Znaczy ma za co walczyć, no Jezu, dziecko, no nie? Dziecko, to było to też... To chyba największa siła, tak, nie? To jest takie paliwo niekończące. No. Natomiast od tamtej pory zacząłem ją edukować, zacząłem mówić jej, co jest z czym co się je, jak to wszystko wygląda, kto jest kim, kto nie. Zaczęliśmy jeździć do Warszawy, tak naprawdę przez 2 lata nie spaliśmy prawie w ogóle, tylko cały czas zapierdzielaliśmy, bo tak się dużo działo, tak ona mocno poruszyła też społeczeństwo, że my jako aktywiści w końcu zobaczyliśmy, że to się tak ruszyło grubo, że coś z tego się urodzi. Nie? I nam wcześniej już aktywiści amerykańscy powiedzieli, słuchajcie, u nas jak to się zmieniło? Padaczka, dzieci. Tak. Focus on the medical. Mi to Tommy Chong powiedział. Tak, znaczcie kogoś. Tą rekreację, dokładnie. Walcz o pacjentów, o tym mówcie. Tak, tak. Rekreacja tak. Nie potrzebuje rozrywki, nie potrzebuje promocji. Promocji, dokładnie. I znajdźcie dziecko z padaczką, znajdźcie odważną mamę, która poda dziecku, zobaczy efekt i wyjdzie z tym do mediów. No tak, tak to się stało. I tak to się stało. I tak to się stało i nagle media były po naszej stronie, bo rzeczywiście zauważyli, że dziecko przestało mieć napady i tak dalej, i tak dalej. No i zaczął się ten ruch. Zaczęli do nas dołączać lekarze, zaczęli do nas dołączać farmaceuci, zaczęli do nas dołączać rodzice, zaczęli do nas dołączać pacjenci. W ten sposób, że staliśmy się mocną ekipą, która ma mocny wpływ na lobbying, na media i na to, co się w społeczeństwie mówi o tym. Nie? Aż w końcu doprowadziliśmy do tego, że weszła ustawa o medycznej marihuanie. Prawda? I też moja sprawa, chociażby olejowa, była dość głośna w społeczeństwie o przemyt oleju. I na przykładzie tego, że ja byłem aktywistą, ja miałem szczęście, że byłem aktywistą i że tak długo już działałem, poparło mnie w mojej sprawie o przemyt przecież ogromnej ilości wedle prokuratury. To jest dla nich to w ogóle nie dość, że to była nieznana substancja i oni myśleli, że to nie wiadomo co, to odkryli metamfetaminę jakąś nową czy coś, to jeszcze to był odpowiednik tam 30 czy 40 kilo zioła. Nie? I z racji tego, że ja byłem aktywistą, poparł mnie ksiądz Kaczkowski, autorytet, poparł mnie prezydent Kwaśniewski, poparł mnie Monar lokalny z Jeleniej Góry, bo oni mnie już wcześniej znali z tego i wiedzieli, że jestem dobry chłopak tak naprawdę, nie żaden przestępca.
I dzięki temu media też mnie przychodziły na moją sprawę, angażowały się w to, przychodził TVN, przychodziły Gazeta Wyborcza, tam różne media przychodziły. I dzięki temu ta sprawa zrobiła się medialna, społeczna i co jest dla mnie najzajebistsze i w ogóle mi ciary przychodzą, to społeczeństwo mnie poparło. Wiesz, po prostu gdyby społeczeństwo mnie zgnębiło, to ja bym chyba, kurczę, wiesz, wisiał na drzewie, nie? A z racji tego, że miałem na ulicy wtedy, bo miałem na ulicy wtedy mega poparcie. Się bym się podciągał albo bym się zwisał, wiesz. A, no bo to naprawdę na mnie wpłynęło psychicznie. Ja do tej pory cierpię po tej sprawie, nie? Psychicznie. Ale to mniejsza z tym, można było o tym gadać też dużo. Natomiast ta sprawa była tak medialna, że ludziom się też zapaliła w głowie lampka, tak? Robił dla... pacjenci mnie obronili przecież moi, tak? Poszli do mediów. Wyobraź sobie, no pacjent, czy tam rodzic pacjenta, który podaje nielegalną substancję dziecku. Wiesz, o co chodzi? I on ma odwagę wyjść do mediów i o tym powiedzieć. To jest naprawdę, kurczę, wiesz, no tak. Totalna odwaga i totalne zaufanie wobec mojej mojej osoby, nie? I to też w dużej mierze miało wpływ na to wszystko. I ten sąd nie mógł jakby mnie skatować tak jak zwykłą osobę. Bo jakbym był zwykłą osobą, ja bym do tej pory siedział w więzieniu za to. I miałem szczęście po prostu, że już wcześniej wypracowałem swoją jakby osobą, swoją aktywnością, swoją osobę, nie? Wśród tych wszystkich ludzi i tak dalej. I do mnie na ulicy podchodzili ludzie i mówili, kurczę, popieramy cię. Nie? Jesteś dobry człowiek, robisz dobrą robotę, tak naprawdę to nie są chujki. Będziesz miał zawiasy. Policja do mnie mówi, stary, kurwa, będziesz miał zawiasy, popieramy cię. Wiesz. Więc ja jakby dzięki temu żyłem. Nie? Prokurator do mnie mówi, ty jesteś dobry chłopak, mamy twoje podsłuchy cię uratowały. Nie? Gdyby nie było tych podsłuchów, to bym myślał, że jesteś, wiesz, gangster, dealer, nie wiadomo co, ale w tych podsłuchach to ja, stary, słuchałem to, I widziałem twoją osobę, jak pomagasz ludziom i jak cierpisz razem z nimi, nie? Bo ja potrafiłem rozmawiać z ludźmi 3 godziny, 4 godziny. Ja to widzę z tobą, jak też zawsze gadam, ty się nie kryjesz z niczym, bo wiesz, że niczego złego nie robisz. Dokładnie, mówisz, dokładnie. Dokładnie o to chodzi. Więc nie kombinujemy jakieś tam... Dokładnie, wiesz, ja nie mam nic do ukrycia tak naprawdę, bo ja nie krzywdzę nikogo. Ja walczę o roślinę, którą człowiek zakazał rosnąć. Wiesz, i żyję w absurdalnym świecie. Wiesz, od początku, kiedy na przykładzie marihuany, wiesz, jest pokazany ten absurd, jaki ten świat jest absurdalny i staram się jakby ten absurd naprawić, nie? Przecież to jest bez sensu, że człowiek zakazał roślinie rosnąć, tak? Najbardziej zakazują rosnąć roślinom ci, którzy na przykład wierzą w Boga, tak? No a Bóg przecież zesłał rośliny, żeby ludzie z nich korzystali. No a oni teraz wbrew temu Bogu postępują, nie? Więc tutaj jest kwestia tego typu, że trzeba po prostu ludziom powiedzieć... Czy w Boga, że w polski katolicyzm też jest troszeczkę taki... Inaczej to wygląda, jest, mi się wydaje. Jest może troszkę inny, jest trochę bardziej troszkę taki polski katolicyzm. Znaczy to jest brak też edukacji. No ale popatrz, to było tam zawsze, jak sam siebie pozwolę zacytować z jednej piosenek, że nawet u mocnych obawy przed obcym były tu zawsze. Dlatego Master of Puppets zderza cywilizację, a to gnie system, media jak Maybelline. Don't hate the player, hate the game. Za trudno. Ludzie, znaczy chodzi dla o mnie to, za trudne. Nie, w sensie, że... ludzie zawsze się bali obcych rzeczy. Tego, czego nie znają, to się tego człowiek dokładnie po prostu boi. Nie? Tak, tak, i to tak, dotyczy tak. czy innych orientacji, czy imigrantów, no czegokolwiek. Jak gdzieś pojedziesz, jak ludzie białasy wjechali do Stanów, no to wyrżnęli tam wszystkich. No bo kurwa, co jest, ja się boję, Jezus Maria. Tak, nie. Tak. Dokładnie. Jest już dobrze. Dokładnie. Wiesz, Nie. Zabić, nie? To jest dobry przykład podałeś, bo ja na przykład... ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii pisała ekipa z AWS-u i z ZHN-u, tak? Związek Chrześcijaństwa Narodowego, taka partia kiedyś była, AWS, Akcja Wyborcza Solidarność, wszyscy to tam, teraz to jest PiS, nie? I pisał to Marian Piłka, nie? Taki poseł ZHN-u, totalny fanatyk religijny, nie? Totalny fanatyk religijny, który w Sejmie głównie działał za Watykanem. Sorry, że tak się tego kościoła doczepiam, ale widzę w tym duży problem w tym widzę.
I Marian Piłka kiedyś mi powiedział takie coś. Marihuana to jest w ogóle obca kulturowo w Polsce i tego w Polsce nie ma, nie było. A alkohol był od zawsze, bo papież pił tam 10 czy 12, zamieniał to gdzieś tam w jakieś wino, krew, coś takiego i pił, i robił z tego nalewki i pił to. Dlatego to jest w polskiej tradycji i to będzie. A marihuana w polskiej tradycji nie jest i my się nie zgadzamy, żebyście wy wprowadzali do polskiej tradycji tą roślinę, bo to jest roślina diabelska i tak dalej, i tak dalej. Ja się pytam, czy jakby pana córka została za pana z jointem i trafiła na 3 lata do więzienia, to czy by pan jej bronił? On mówi nie. Nie broniłbym jej. Miałaby odsiedzieć to, ponieważ złamała prawo i zrobiła taką, a nie inną rzecz. Wiesz, to jest taki aż fanatyk, nie? I takimi argumentami ja fanatykom nie wierzę. Się posługuje. Jest masa przykładów fanatyków, nawet wśród polityków, że ochrona życia i tak dalej, a potem się okazuje, że w rodzinie aborcja jakaś była. W ciężkich przypadkach i tak dalej. Tak, a tutaj dokładnie. Jakiś rozwodzik potem jednak będzie. Tak, tak. Tylko ja tutaj bardziej piłem do tego twojego poprzedniego wywodu o tym, że co nowe, to się boimy. Mhm. Nie? Na tej zasadzie. No tak jest trochę, no. I wiesz, marihuana została zdelegalizowana też poprzez nacisk Stanów Zjednoczonych i tak dalej, ale też poprzez... Przez strach urzędnika, który nagle miał stracić poprzez strach rodzica, pozycję. Poprzez strach rodzica, strach tak. Urzędnika i polityka przed czymś, co w ogóle oni nie wiedzą. Tak, ale miał nagle jarzmo utraty posady, trzeba było znaleźć wspólnego wroga, coś, że jest tam jakiś urząd potrzebny dalej do zwalczania. Nie pamiętam nazwiska, to był ten... Anslinger. No, to mówisz o Stanach Zjednoczonych, no to tak, jak najbardziej. Wiesz, bo on jakby tak... mu się tam stołek palił i musiał szukać czegoś tak, tam. Tak, tak. Dobrze. Tak. Kuba, już odpowiedziałeś mi dobrze a propos potencjału wolnych konopi, bo to było takie jakbym chciał też ludziom powiedzieć, w sensie, że jakby zwrócić uwagę na to, że naprawdę tam jest dużo pracy, której też nie widać i to jest wszystko wykorzystywane tak naprawdę. Ja jestem tego też przekonany, nie? Tylko co my byśmy mogli na przykład... Bo co mnie wkurwia, jest taki marsz, macie 300 tysięcy u nas, 35 tysięcy na kanale, Mestosław 100 tysięcy, Cannabis News 50 tysięcy. Jest marsz, 4 tysiące osób ci przyjdzie. Znaczy ja ci powiem tak. Mówiąc o tym marszu, my się nie przykładamy do marszu. Od jakichś 5-6 lat robimy to, bo to jest po prostu nasz symbol. Ale kiedyś myśmy żyli tym marszem, myśmy go im organizowali od stycznia. Ja też mówię, biorę to jako symbol, tylko co ta społeczność, w czym jest problem, bo według mnie, jak na przykład masz teraz te wszystkie protesty społeczności LGBT, wszyscy o tym trąbią, nagle ktoś coś odwali, jakąś akcję i wszyscy o tym piszą, jest dyskusja na ten temat. Według mnie nasza grupa społeczna, to jest też jak ostatnio zajebiście napisał to Przemek Zawadzki u siebie na fejsie, jest to według mnie największa grupa społeczna w Polsce, najbardziej prześladowana tak naprawdę. No tak. Tak, to jest, tak. Jest największa. Tak. A my się dokładnie. Z tym godzimy. Tak, poniekąd tak, tak. My się, tak to ma być. Znaczy słuchajcie. Co możemy zrobić, w czym jest problem, żeby kurde po prostu się ogarnąć, nie? Problemem jest to, że my się zajmujemy też trochę innymi rzeczami, bardziej konkretnymi niż sama manifestacja. Typu doradztwo, czy to politykom, czy to instytucjom. Pracą podstaw. Tak, czy to firmom i tak dalej, nie? Doradzamy. Drugą sprawą lobbying, tak? Działamy bardziej kierunkowo. Jeżeli nie robimy akcji zaczepnych, typu placek z haszem dla premiera, rzut kamieniem w policjanta, bo to już nie jest potrzebne. No czemu? A może to nie jest trzeba potrzebne. Tak zrobić? Nie, ponieważ my musimy pokazać, że... Palacz marihuany to jest przyjazny człowieczek, że to nie jest groźny dla społeczeństwa osobnik, tak jak nasze społeczeństwo do 5 czy 10 lat też o tym myślało. My musimy pokazać, że człowiek, że marihuanista to jest przydatny społeczeństwu człowiek, który różni się od przeciętnego obywatela tym, że tylko jara zioło i niczym innym. Nie? A jeżeli my będziemy rzucać policję... Ja nie mówię o rzucaniu, ale zwrócić jakoś uwagę. Nie wiem, ostatnio z Przemkiem gadaliśmy... że jak była ta akcja z furgonetkami, to my powinniśmy wziąć teraz ciężarówkę i rzucać ją po prostu w centrum Warszawy. No i teraz już chciałem dojść do tego, że my kiedyś, po pierwsze, nie było komputerów, ludzie się nudzili, wychodzili z domu, spotykaliśmy się, robiliśmy marsze, wiesz, organizowaliśmy się, spotykaliśmy się.
Później się to wszystko rozbiło ze względu na konflikty na górze wolnych konopi i poprzez to, że wolne konopie zaczęły być tworzone przez ludzi, o których ja na przykład nie wiedziałem, że jest naszym przedstawicielem, a przy okazji sprzedała niepełnoletnim dział, wiesz o co chodzi, albo okay. inne rzeczy. I myśmy jakby skasowali to, nie? Bo mieliśmy kiedyś przedstawicielstwa niemal w każdym mieście. Myśmy potrafili zrobić 32 marsze w 2 miesiące w różnych miastach, nie? Abstrahuję od tego, że większość tych marszy nie przyniosła skutku zamierzonego, tylko odwrotny, bo przyszły na to dzieci. I dużo i ten. Ale było bardzo dużo. Po prostu te wasze szeregi jakby, no, tą rekrutację pewnie żeście sprawdzili, kto tam po prostu w końcu jest. Tak, i okazało się, że kurczę, my... A trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. W tamtych czasach zwykli ludzie się interesowali tym tematem, bo się albo bali, albo sądzili, że to jest jakieś, wiesz, ciężka heroina, coś takiego. I właściwie dookoła tego wszystkiego kręcili się ludzie spod ciemnej gwiazdy tak naprawdę. Myśmy musieli kluczyć między, kurczę, przestępcami, wiesz, jakimiś, a aktywistami. Coś zrobić, no dokładnie, no. dokładnie. I jak żeśmy wzięli pod uwagę to, co tworzy, kto tworzy wolne konopie, postanowiliśmy to wszystko rozpierniczyć i jakby skupić się na bardziej konkretnych działaniach niż na jakichś przedstawicielstwach, które tak naprawdę nie przynoszą nic dobrego. Teraz to by miało mega sens, nie? I już jakieś od roku powoli zaczynamy przebąkiwać, że trzeba do tego wrócić. Czyli trzeba zacząć się znowu spotykać, znowu rekrutować ludzi, otworzyć się z tego zamkniętego stowarzyszenia na świat. Natomiast teraz jest taki temat, że my kiedyś żyliśmy tym 24 na dobę, a teraz żyjemy tym po pracy. No tak, niektórzy z nas oczywiście. Mają rodziny, innym się znudziło to, albo po prostu zmęczyli się tym i wyjechali. Inni poszli do pracy, inni po prostu przestali się tym zajmować. I jakby teraz fajnie by było zrobić to na nowo, bo ja już teraz zauważyłem, że, znaczy już dawno zauważyłem, że dookoła nas kręcą się naprawdę zajebiści ludzie. No, jest coraz więcej kumatych ludzi. I teraz naprawdę... taki Przemek Zawadzki, taki Mestosław, taki Mops. My wszyscy powinniśmy się teraz skupić pod jednym szyldem. Ja nie mówię o wolnych konopi. Możemy założyć, wiesz, polską inicjatywę konopną, wiesz. PIK. To już było. Natomiast my powinniśmy wszyscy się skupić. W grupie siła, nie? Powinniśmy się, nie, bo my jesteśmy wszyscy... I Herkules dupa, kiedy ludzie rozdrobnieni. Rozdrobnieni no jesteśmy. Tak. Tak. Wiesz, kiedyś były tylko wolne konopie, a teraz jest bardzo dużo różnych innych inicjatyw i różnych ludzi. Kiedyś mówię, ja to z Mestosławem mówiłem, że te problemy nasze YouTube'owe, nie? I z Przemkiem, że powinniśmy zrobić jedną platformę, gdzie będziemy publikować i oni mówią, no ale wtedy YouTube daje nam wielkie, wiesz, to jest mainstream i wtedy mamy te zasięgi. Ja mówię, ale skoro oni nas tam tępią, bo mówią, że jak zrobimy własną platformę, to będziemy tylko docierać do tych samych ludzi ciągle. Ale mówię, kurde, jak zrobimy własną i ci ludzie, dotrzemy do nich i zmienimy świadomość, oni pójdą do następnych, to może w końcu, po roku, to się zrobi wielka platforma wolnościowa jakaś na przykład. Znaczy, nie? Ja nie uważam wcale, żebyśmy ograniczyli target. To wszystko by zależało, jakie materiały na tej platformie powstają. Odchodzi, to tak samo jak z medyczną marihuaną. Całe życie zastanawiałem się, jak dotrzeć do starszych osób. No bo co z tego, że my do młodych dotarliśmy, zmieniliśmy ich mentalność, oni są za, ale oni nie rządzą, właśnie, oni nic nie zrobią, nie? Bo to jest jedyna grupa, zgodnie z Kantarem teraz, która jest przeciwko w sumie. Tak, no i teraz, mówię trochę o wcześniejszych czasach, bo ty mówisz, że 60+, a jeszcze są 40+, 50+ i tak dalej. I zawsze się zastanawiam, jak do tego dotrzeć. No i nagle pojawiła się medyczna marihuana. I nagle, kurczę, przychodzą do mnie pacjenci i mówią... Panie Jakubie, jak ja mogłam przeoczyć całe życie na tą marihuanę, skoro teraz dzięki niej mogę jeść, spać, żyć, kurczę, wiesz, i funkcjonować. Ja zmieniłam zupełnie na ten temat zdanie, wiesz, i w ten sposób dotarliśmy do starszych osób. Poprzez medyczną marihuanę, no tak. Nie? I teraz, jak zrobiliśmy sobie sondaż... Którzy stosowali, ale dalej jest ciężko przekonać tych, którzy nie stosowali. Teraz robiłem sondę. Tak, dokładnie. Nie wiem, ona już jest opublikowana albo będzie. Czy wyraziłaby pan zgodę na leczenie medyczną marihuaną i bardzo dużo osób mówiło nie. Tak, dokładnie. Natomiast traktują jakbyś to jakby im zadał na jakiejś równi jakby ratowania oni, no chyba, żebym umierała. Ale to nie jest lek ostatniego ratunku, no tak nie, naprawdę, nie? Nie, 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 nie. Ale to też zależy od tego, jak zadasz pytanie, albo jeżeli ktoś odpowie nie,
to trzeba mu zadać kolejne pytanie i on wtedy już się zastanowi, no i być może odpowie tak. Ja to czaję. Więc... Ale bo ci przerwałem, wracając do tego dotarcia, do tych starszych, no to czyli mamy tą medyczną, już przekonaliśmy. Tak, ten. Przekonaliśmy do 60 plus no. ludzi. Natomiast z tego, co widzimy, te osoby 50 i plus wyżej, one jakby mają największy przypływ zmian tych mentalnych. Mhm. Najszybciej zmieniają się, tak. ponieważ zioło bardzo dobrze działa na choroby starcze i cywilizacyjne. I oni z tego uzyskują ulgę. Nie? I teraz my jako Wolne Konopie i ten cały ruch konopny powinniśmy skupić się teraz na te 60 plus, co w Kantarze wyszło, że oni są przeciwni. Mhm. I my powinniśmy teraz skupić się i ustalić naszą strategię na tym, żeby do nich dotrzeć. Czyli co? Spróbować wykorzystać księży, kościół, tak? Wiesz, ambony. Że ja miałem ustawiony ambony. Wywiad z księdzem, który bardzo dużo CBD sprzedaje u siebie w parafii. Pierw miał zostać, nakaz dostał od tego tam, nie wiem, biskupa. No nie powiem z jakiego regionu i tak dalej. Nie musisz, ale to Piotrek, jest Piotrek, ty wiesz o co chodzi, nie? Pozdrawiam Piotrka. I nie dostał jakby zgody na sprzedawanie. Po tym, jak zobaczył ten jego tam szef, bo ja nie wiem, jaka tam jest hierarchia w kościele, powiedział, kurde, zarabiamy z tego, zajebiście, sprzedawaj to dalej. No ale autoryzacji już na ten wywiad i zgody nie dostał, żeby porozmawiać oficjalnie, że jednak to udostępnię. Także ja sobie pomyślałem, to byłby taki hit, no, byłby że ksiądz hit. Na byłby kanale hit. Wypowie się dobrze na ten temat. No dokładnie, no to szukaj dalej Piotrków. Wiesz, no. którzy niekoniecznie... Znaczy, to jest znajomy akurat Piotrka po prostu, ale fajnie by było kogoś takiego wziąć, bo to by miało diametralny po prostu wpływ przynajmniej tak. na... kilka starszych osób, tak, nie? Tak, tak, tak. Może do Radia Maryja musimy uderzyć jakoś, spróbować. I, wiesz co, i może trzeba tylko posmarować, mi się kiedyś, wydaje, tam wystarczy po prostu zapłacić dobrze. Kiedyś myśleliśmy, bracie, o tym, żeby zrobić różaniec z konopi i sprzedać Rydzykowi. Bo on, wiesz, biznesmen, konopny różaniec. Może tak by trzeba było zrobić. I wiesz, i już by, jak babcia się dowiedzie, że to z konopi, to o, wow, fajne, nie? Wiesz, myśmy zaczęli w tym momencie... Opracowaliśmy z Mateuszem Zbojną z zajebistego podcastu Otwieramy Oczy, tak? Tak. Przygotowaliśmy ulotkę. Na razie od tego zaczęliśmy. Ulotkę kierowaną do 60 plus osób. Okej. Okay. Nie? Wydrukujemy jej, ile będziemy w stanie, ile będziemy mieli środków i spróbujemy to roznieść po domach starości, świetny po kościołach. No może po szpitalach to się uda i tak dalej, nie? Tylko, że to jest tylko ulotka. Trzeba by było zrobić jakąś kampanię też medialną, YouTube'ową, nie YouTube'ową, telewizyjną, wiesz, takie rzeczy, gdzie przedstawimy starsze osoby, które używają tej konopi i które powiedzą trzy zdania, jak im to pomaga. Kurde, to dziwne, wiesz? Bo moja babcia pamięta konopię dobrze, nie? Konopiotkę się robiło... Nie rozumiała tak za bardzo tego wszystkiego. Ona mówi, że to wszędzie tam rosło, nie? No tak, tak. No, głównie takie babcie wiejskie to wspominają to dobrze, nie? No dobra, czyli target to jest nie umacniać tego, gdzie już jesteśmy, tylko dokładnie. Trzeba po prostu tam pracować, nie? Nie ma sensu już nie? tutaj iść. Trzeba iść na 60+. A mało tego, 60+, to są wyborcy tych totalnych, kurczę, przeciwników. Tak. Bo co jest jeszcze problemem dużym? Znaczy oni są przeciwnikami, bo starsi bo ich są elektorat przeciwnikami jest przeciwnikiem. Też poniekąd. Jakby tak. nagle oni, to jest normalne, ludzie tak. by zachcieli, to oni tam wszystko jak wiaterek zawieje, dokładnie tak sobie o to chodzi. Robią. Nie? Natomiast troszeczkę większy problem jest z tymi, którzy teraz rządzą, ponieważ wielu z nich, w tym największa gwiazda Zbigniew Ziobro, oni sobie robili karierę na antymarihuanizmie. Tak. Tak. Oni wszyscy... On i Kępa to było dwóch, którzy byli przeciwko medycznej marihuanie tak, w głosowaniu. Dwie tak, osoby w Polsce, którzy byli przeciwko. Tak, i oni, ciężko im będzie, oni będą zawsze przeciwni. Znaczy oni... nawet jak są, jak on... Nawet jak on siądzie w domu i sobie zajara wieczorem w łóżku, w co nie wierzę, to i tak powie, że nie. Że nie, dokładnie, bo to jest taki gość. Taką tak. ma pracę i tak się usadowił i tak, taką niszę zajął. I on zawsze będzie dla tych radykalnych, którzy nigdy nie zmienią zdania, nie? Ale ja mówię o tych bardziej umiarkowanych ludziach. Tylko teraz jest kwestia tego typu, że to nie my powinniśmy mówić do tych 60+. Do nich powinni mówić 60+. No. My powinniśmy posiąść ludzi... Influencerkę 60+. My powinniśmy posiąść ludzi, którzy są w ich wieku. Ja, trzeba znaleźć po prostu... Bo inaczej to będziemy musieli czekać, aż my się zestarzyjemy aż tak. To 20 lat jeszcze, wiesz.
Czyli co, musimy mobilizować nasze mamy po prostu i zrobić z nimi materiał. No, dokładnie. Na przykład. Zrób mamą, ja zrobię ze swoją. No. Wiesz, zróbmy to. Ludzie... I wy zróbcie ze swoimi. Tym zakończmy. Ja to mówię teraz zupełnie poważnie. Jeżeli macie mamy medialne i chętne, to możecie nawet wysyłać nam swoje nagranie na skrzynkę wolnokonopną i ja myślę, że to jest do zrealizowania projekt. Jest, jak najbardziej. To chodzi o zwykłe wiralowe filmiki, jakieś historie ciekawe, że tam nie mam nic naprzeciwko temu, że moja córka się leczy, coś tam. Ważne, żeby to było krótkie, merytoryczne i uderzające do przedziału 60+. Tak. Co jest też ważne, to powinniśmy też stworzyć jakąś ogólnopolską kampanię. Nie? Mhm. Teraz będziemy robić drugi sondaż w Cebosie po Kantarze. 18 września będzie robiony, 28-29 będą wyniki. Zobaczymy, czy to się pokrywa ze sobą, Kantar z Cebosem. Zobaczymy, jak to wygląda. To samo pytanie, tak? Tak, to samo pytanie, wszystko to samo. Tam jeszcze jest pytanie o legalizacji, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, nie opublikowaliśmy tego, ale to tam w swoim czasie zrobimy. I powinniśmy wszyscy wspólnie, cała nasza społeczność konopna, włącznie z widzami, słuchaczami, użytkownikami, powinniśmy wziąć i się spróbować sfinansować metodą crowdfundingu jakąś ogólnopolską akcję edukacyjną w polskim społeczeństwie. Nie? Powinniśmy wymyślić coś ciekawego. Ale ja mam już pomysł na to, jak nawet sfinansować dobrze. No i super, no to zaraz, zaraz to ogarniemy. A propos tego projektu naszego muzycznego, mi się wydaje, że to jest genialna droga, żeby zrobić fajny projekt, duży, który mógłby takie coś też sfinansować potem. Super, no ten projekt muzyczny to też fajnie, że o tym wspomniałeś, bo przygotowałem... Ale nie zapraszajmy. To... Nie zapraszajmy? Znaczy, wiesz, ja nie lubię, jak coś powstanie, to można gadać, rozumiem, a nie, że się zrobi, potem nie będzie, nie? Ale ja uważam, że to zrobimy. To nie jest tak, że sobie gadamy, wiesz. Akurat, oby. Akurat to zrobimy. Jutro jadę do Gdyni, żeby nagrywać pierwsze kawałki tam z, znaczy nie, ja będę nagrywał, ale będę przy tym sobie siedział. Więc zrobimy to, nie? Dobrze. Jeszcze mówiłeś o wolnych konopiach. Potencjał na pewno nie jest wykorzystany. Na pewno nie jest wykorzystany. Ale możemy go wszyscy wspólnie wykorzystać. Nie? Więc... Też są fundusze do tego na pewno potrzebne. I ja wiem, że wy nie jesteście, jesteście ostatni w ogóle w zbieraniu datków, w proszeniu o cokolwiek. Tam nie ma, wiesz, Patronite'a, jakiś zrzutek nie robicie i tak dalej. Po prostu działacie i koniec, nie? Tak, my nie jesteśmy stowarzyszeniem, które jest prawdziwym stowarzyszeniem zrzeszającym całą Polskę, jak mówiłem. No. Nie utrzymujemy się ze składek. Utrzymujemy się z prywatnych kieszeni albo dofinansowania. Powinno się, wiesz, no tak sobie pomyśleć, to jest prosta rzecz, nie? Tak jak każdy twórca sobie myśli, no złotówkę każdy by dał i macie 300 koła miesięcznie. Dokładnie, jakby każdy dał złotówkę, to byśmy zrobili taką akcję, która na przykład Giganto Billboard, żeby przed każdym miastem stanął taki wielki billboard z rodziną, kurczę, i z dzieckiem, wiesz, a w czym ja jestem gorszy, że w ogóle jaram zioło od ciebie, wiesz. Albo, kurczę, zioło powoduje to i to, albo tak i tak, wiesz, nie? Więc byśmy to zrobili, jakby każdy dał złotówkę, ale to jest utopia, nie? Musimy jakby wszyscy wspólnie... No tak, nawet masz z boku roślinę i napis palimy marihuanę, koniec, nie? Koniec, no, dokładnie. Czy tam nie palimy, tylko używamy. No. Palenia ja nie zalecam nikomu. No dobra, ja rozumiem, rozumiem. Jedzmy. Kiedyś będzie tylko jedzone albo waporyzowane, nie będzie palenia. Palić to będą tylko totalne, patologiczne ziomki, nie? Więc musimy działać, nie? W przyszłym roku robimy... Musicie, działacie ciągle, to też... Ja to wiem, tylko no, ważne, żeby ludzie też to wiedzieli, bo czasami ktoś tak rzuci hasłem, tam powierzchownie zobaczy. Ale to są jednostki, ziom. Ja mam, do mnie piszą ludzie, którzy wspierają nas i mówią, że kurczę, super robicie, a oczywiście, tam jakiś komentarz, ten drugi zawsze taki będzie i też warto go wziąć pod uwagę. W przyszłym roku robimy inicjatywę 100 tysięcy podpisów. To jest coś, co może wpłynąć realnie na zmiany legislacyjne nawet w Polsce. Która została zahamowana tylko i wyłącznie przez COVID. Została zahamowana przez COVID, ale dzięki tej inicjatywie zebraliśmy 2000 osób, których nie jesteśmy w stanie ogarnąć na chwilę obecną. Zebraliśmy 300 podmiotów, których będzie można zbierać podpisy. Na podstawie tej inicjatywy i mamy szansę zbudować duży ruch. Oczywiście. Dużą organizację. Ja bym chciał zaprosić do tego ruchu wszystkich, którzy teraz działają osobno. Nie? Polacy mają to do siebie, że lubią działać osobno. Nie? Nie lubią jakoś działać wspólnie. Ale może się uda to. Czy myślę, że tak trochę jesteśmy też nauczeni, że możesz
liczyć na siebie tak naprawdę na koniec, nie? Trochę tak. Nie wiem, czy tylko z egoizmu to jest, czy z takiej troski po prostu o najbliższych, rodzinę, o tamto, że ja muszę coś podziałać, bo wtedy... Jest na pewno sporo składowych. Mentalnie. Skrzykniemy się. Myślę, że już jest ekipa taka medialna i tak dalej, już jest dużo lepiej niż kiedyś, więc trzeba to pocisnąć, nie? Ja się jaram tym, że w ogóle są jacyś nowi ludzie. Wiesz, kiedyś byliśmy tylko my i mi się już wymiotować chciało, jak cały czas widziałem Andrzeja, siebie albo Maćka Kowalskiego, wiesz, z Odzi. A teraz na szczęście jest dużo więcej osób, kurczę, zajebistych. No. Tu już nie ma jakichś oszukańczych gostków, manipulatorów, kurde, wiesz, no wymuszaczy. Jest taki mesto, co już jest, wiesz, kurwa... on jest w mainstreamie, już piszą Onety, wszystko dokładnie, o człowieku, dokładnie, nie? Dokładnie, jest super, naprawdę jest fajnie i trzeba to tylko złączyć. No. Wiesz, i wtedy będziemy tworzyć naprawdę silną grupę, a politycy nie słuchają się jednostek, politycy słuchają się grup. Jeżeli polityk zobaczy, że palacze Zioła to jest realny elektorat, co już lewicowcy zauważyli i próbują przejąć, kurczę, to wszystko, co Korwin-Mikke też już to dawno zauważył i przejął, nie? Ale ten mainstream polityczny jeszcze tego nie przejął, ponieważ nie uważa nas, uważa, że my damy mu powiedzmy 2-3%, a straci 5%, nie? Więc na razie jeszcze tego nie przejął. Ale jak będziemy pracować nad edukacją, będziemy działać wspólnie, będziemy grupować się, będziemy się nawzajem wspierać, to wtedy ci politycy prędzej czy później zaakceptują nasze postulaty i nasze środowisko i będą o nas zabiegać. Będą nas zabiegać. A ta lewica, myślisz, o której jeszcze wspomniałeś, to co z tym zespołem jeszcze będzie? Czy to było takie, tak, tam pokrzyczeli, jesteśmy pierwsi, jak coś się uda, to będzie, że myśmy byli pierwsi? Ja uważam, czy ty wiesz że w ogóle, to jest czy jakieś sygnały chęć znasz w przejęcia, ogóle, czy oni coś robią? Nic nie robią. Ja uważam, że to jest chęć przejęcia po prostu tematu, że to lewica to robi. Wiesz. Dobra. I nie chcę na ten temat też więcej mówić. I koniec. Ale ja jestem super, zawsze się cieszę na inicjatywy polityczne takie. I chętnie będę tam brał udział, mam nadzieję, że będzie inaczej niż myślę. I tyle. No, mam nadzieję, że coś wypracujemy. Obiecali nam ci posłowie, że tam pomogą nam przy tej inicjatywie 100 tysięcy podpisów. Ale ja już na tych politykach się tyle razy przyjechałem i posłach, że tak naprawdę dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę i będę cały czas w kontrze. W ludziach siła. Dokładnie. I Herkules i dupa, pamiętajcie jedną kiedy ludzi kupa. Tak, pamiętajcie jedną rzecz, że w tym momencie obywatel dla władzy nic nie znaczy. I służy do dojenia, do czerpania z niego korzyści. I my jesteśmy tymi obywatelami, a to obywatel w ostateczności musi od tej władzy wyszarpać coś siłą, bo inaczej władza mu nic nie da. Nie? No tak. I wolne konopie zawsze będą za obywatelami, nigdy za władzą. Zawsze będziemy za obywatelami i zawsze będziemy działać dla dobra obywatela, a nie władzy. Nie? Więc... to jest ważne, żeby obywatele skupili się w sobie, zrobili siebie grupę i wtedy ci politycy, kurczę, nagle, ojej, dawajcie, robimy, nie? Na tej zasadzie. A jak będziemy rozdrobnieni i tamci, ty jesteś, zarabiasz, ty jesteś zły, ty jesteś taki, sraki, to nigdy nie dojdziemy do końca, nie? Tego wszystkiego. Pięknie. Pozwoli, że na koniec, jeżeli dotrwał ktoś do końca, wpiszcie komentarz na dole, hashtag wolne konopie i poleci do was. Słoiczek wolnych konopi, w którym miałem ciasteczka, oczywiście zostanie czyściutki, mamy tu jeszcze mydełko. Kuba nie lubi takich promocji, ale ja lubię pomagać, promocji trzeba pomagać. Mamy jeszcze wlepki, mamy tutaj pestki Narkopolo, tak więc piszcie hashtag, jak ktoś dotrwa do końca. No i co, kupując też ich w sklepie możecie wspierać zawsze ruch. Wybacz mi autoreklamę, znaczy reklamę dla sklepu, ale... Wiesz, ja tego nie robię, ty to robisz, jest okej. Robię, bo trzeba gadać ludziom. Według mnie też wychodzę z założenia, no... Czasami ludzie nie mają świadomości tego, a wiedzą, że na przykład jak ktoś se ma kupić tu, a tu, a część z tego idzie na to, że na przykład coś tam u nas się poprawi, no to czemu tego nie wspierać, nie? To są idowcy. A jest to według mnie fajna forma. Mniejsza z tym, tu jest prezent. Mydełko, pestki, olejeczek i tak dalej. Kuba, dziękuję bardzo. Czy paczek jeszcze macie? Patrz, ciemno się już zrobiło. Dziękuję za uwagę, przepraszam za perturbacje oświetleniowe, bo było słońce, teraz już ciemność, mamy lampę, trochę prześwietleni jesteście. Będzie to chyba pierwszy podcast też, który będzie dostępny w całości na Spotify. Tak więc nie wiem, czemu to na koniec mówię. Pewnie na początku też to powiem jeszcze, żeby ktoś na Spotify tego posłuchał. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo.
Mam nadzieję, że było choć trochę ciekawie. Bardzo ciekawie. Mnie to ciekawiło. Super. Cieszę. Podjarałem się aż teraz, żeby robić więcej takich podcastów, bo zawsze się nie czułem mocny w tej formie, a jeszcze fajnie, moglibyśmy spokojnie fajnie pogadać, ale też bez sensu bez sensu takie długie... bez... No to trzymaj ją na razie, Zosiu, nas myczymy, już kończymy. Rumba kończy, więc kończymy. Ja właśnie chciałem coś powiedzieć ostatniego, że ja tak naprawdę mam jeszcze dużo więcej historii. Fajnie by było to podzielić na różne spotkania, znowu. Nie? Tak naprawdę warto było zaprosić też innych ludzi z Wolnych Konopi, tak. Bo ja tak naprawdę używam dużo, więc też i mam pamięć krótkotrwałą upośledzoną. A bardzo dużo, jak my zawsze siadamy sobie w gronie wolnokonopnym, to się takie rzeczy przypominają, że można było filmy kręcić na ten Zrobimy temat. To. Wiesz, więc generalnie fajnie było Andrzejka zaprosić. No super, ja jestem za, nie? Trzymam cię za słowo, zrobimy to. Spoko. A wy czekajcie. Tak jest. Miłego wieczoru. Essa. Oj, sorry.